Odkąd sięgam pamięcią, żaden minister finansów w Polsce nie był podatkowcem, nie był doradcą podatkowym, nie znał się na podatkach, on nawet nie wiedział, co należy zrobić, a cała ta biurokracja, administracja Ministerstwa Finansów to nie byli ludzie, którzy mówili, o, a zlikwidujmy te podatki, to nie będziemy mieli co robić. Żaden dotychczasowy minister finansów nie miał samodzielnej pozycji politycznej. Był pionkiem w czyichś rękach. Kto jest obecnym ministrem finansów? O kurczę. Nie wiesz nawet, prawie nikt nie wie z naszych słuchaczy również, kto jest obecnie ministrem finansów. Ta pani jest tak nieznacząca politycznie. To mnie zaskoczyłeś, tak. Ona nawet gdyby chciała coś zrobić, a myślę, że nie chce, to nie miałaby jak, bo nie ma za sobą żadnej siły.